Cześć widzowie. Ant-Man jest jednym z bardziej śmiercionośnych bohaterów, bo gdyby dostał się do środka Thanosa, to mógłby z łatwością go pokonać, jeżeli Tytan by się nie zorientował. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, czy Ant-Man przeżyłby użycie rękawicy nieskończoności. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Ant-Man, aby użyć kamieni, musiałby mieć tą samą rękawicę co Tony Stark, stworzoną przy użyciu nanotechnologii, dzięki czemu rękawica mogłaby się powiększać i pomniejszać, z czego jak widzimy jednorazowe użycie wszystkich kamieni wykończyło Ironmana i zniszczyło całą rękę Hulka, jednak Thor powinien być w stanie móc używać rękawicy wiele razy przed tym, jak go to zmęczy, przez co najmniej dziwne było wybranie Hulka do jej użycia, skoro każdy wiedział, że Thor jest bogiem. Ant-Man pomniejszając się zginąłby na pewno, więc jedynym wyborem jest zwiększenie swojego rozmiaru, aby przezwyciężyć klejnoty nieskończoności, chociaż 3 albo 5 metrów by nie wystarczyło, bo musiałby osiągnąć maksymalny rozmiar, aby nie zginąć, a obecnie może urosnąć do 20 metrów wysokości, dzięki czemu moc kamieni zostałaby rozłożona proporcjonalnie do jego ciała, w czego wyniku nie powinno mu się nic stać, a mając 10 metrów powinien otrzymać podobne obrażenia do Hulka, bo kamienie zadają obrażenia zależnie od obrony istoty. Ant-Man w przeciwieństwie do innych miał na sobie jeszcze strój, który miał bronić go przed najbardziej ekstremalnymi warunkami, jakie są możliwe, bo schodząc do wymiaru kwantowego potrzeba najlepszej ochrony, a powiększając się stał się czymś więcej niż człowiekiem mającym 20 metrów, bo zupełnie inaczej wpływał na świat. Ant-Man będąc tak wielkim nie powinien móc normalnie funkcjonować ze względu na prawo skali, jednak jego technologia pozwala mu robić to samo co w jego ludzkim rozmiarze, ponieważ jego kostium musi niwelować wszelkie ograniczenia, a z uwagi na to, że sprzęt Ant-Mana pozwalał mu na podróże w czasie, to być może również zmniejszyłoby to kamienie nieskończoności, co być może zmniejszyłoby także obrażenia, choć niekoniecznie, bo moc kamieni nie zależy od ich wielkości, a biorąc pod uwagę zmiany, jakie zachodzą w możliwościach Ant-Mana, kiedy zmienia rozmiar, to że przeżyje jest niemal pewne. Ant-Man zmniejszając się do wielkości kilku centymetrów ma siłę mężczyzny ważącego 200 kg, co czyni z niego tak jakby pocisk, a zwiększając się uzyskuje pęd ogromnej energii kinetycznej, więc najlepiej aby Ant-Man użył rękawicy będąc małym w trakcie powiększania się do maksimum, dzięki czemu nie powinien otrzymać obrażeń, bo energia klejnotów nie powinna wpłynąć na jego ciało i co więcej energia kwantowa mogłaby odrzucić energię kamieni, ponieważ klejnoty nie mają aż takiej siły przy użyciu, a jeżeli ktoś jest wytrzymały to powinien to przeżyć. Przykładowo Kapitan Ameryka również powinien to przetrwać, bo kamienie co najwyżej mocno by go poturbowały, a jak widzimy Hulk cofnął efekty użycia rękawicy z uwagi na to, że jego ręka jest w pełni zdrowa, więc Kapitana czy Ant-Mana również udałoby się uratować, jeżeli stałaby im się jakaś krzywda. Podsumowując, Ant-Man przeżyłby użycie rękawicy nieskończoności, bo jego kombinezon pozwala mu to obejść albo bardzo zminimalizować szkody, przy czym Ant-Man gdyby chciał to przeszedłby do pewnych okresów w czasie, zebrał kamienie i ich używał. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i czy według was Ant-Man by przeżył. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!